Cześć, tu McGuffin. Przez 308 dni gruba dziewczyna przykleja taśmę do brzucha, aż staje się szczupła i zaczyna się mścić. Dzisiaj pokażę wam film dramat z 2021 roku pod tytułem A Revenge of Beauty. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Film opowiada o uczennicy szkoły średniej o imieniu Min-sun. Z powodu swojego wyglądu jest często prześladowana w szkole przez popularne dzieciaki. Jej jedyną przyjaciółką jest Min-ji, ale przed poznaniem jej w szkole Min-sun przez 16 lat nie miała nikogo, z kim mogłaby porozmawiać. Tego stworzyła wymyślonego przyjaciela o imieniu Inor, który pojawia się przed nią, gdy jest sama i potrzebuje kogoś do rozmowy. Pewnego ranka Min-sun przygotowuje się do szkoły, podczas gdy Inor towarzyszy jej. Jest nadmiernie podekscytowana bez powodu, ponieważ jej przeczucia mówią jej, że dzisiaj wydarzy się coś wspaniałego. Inor chwali jej optymizm, ale prosi, żeby się pospieszyła, jaki dobry wymyślony przyjaciel. W drodze do szkoły Min-sun spotyka Min-ji. Rozmawiałem o nowym komiksie, który Min-sun udało się zdobyć ostatni egzemplarz. Co dziwne, ulubionym bohaterem Min-sun nie jest heroiczna postać, lecz antagonista. Znajduje tę postać atrakcyjną, ponieważ jest pasjonatem tego, co robi. To jest zbieżne z jej prawdziwym życiem, ponieważ Min-sun ma ochotę na chłopaka podobnego do złoczyńcy z komiksu. Nazywa się Ho-tae. Jest popularnym dzieciakiem, którego wszyscy się boją. Przypadkowo, gdy tylko myśli o nim, Ho-tae podchodzi do niej i wręcza jej breloczek, który spadł z jej torby. To pierwszy raz, kiedy jakiś chłopak jest miły dla Min-sun i jest szczególnie szczęśliwa, że to właśnie jej zauroczenie. Ho-tae prosi ją, żeby była ostrożna i odchodzi. Kiedy jest sama Min-sun, spotyka ponownie Inora. Inor widzi, jak bardzo Min-sun podoba się Ho-tae, ale nie komentuje nic na temat chłopaka. Min-sun z kolei jest w siódmym niebie, pewna, że wiele miłych rzeczy się jej przydarzy. Później tego dnia ona i Min-ji spotykają się w kawiarni. Min-ji wydaje się być czymś zmartwiona, ale Min-sun tego nie zauważa. Kontynuują czytanie komiksu, gdy podchodzi do niej grupa trzech prześladowców. Min-sun wie, że przynoszą kłopoty, więc stara się nie zwracać na siebie uwagi. Ale zabierałem komiks i odmawiałem jego zwrotu. Najbardziej złośliwa dziewczyna z grupy to Momo. Mówi, że chce pożyczyć komiks i zatrzymać go na następne 10 lat. Że zabiją ją, gdy Min-sun broni się, grożą jej, że zabiją ją w drodze do domu. Sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli, ale wtedy z pomocą Min-sun przychodzi Ho-tae. Jego ojciec jest biznesmenem, którego wpływy sprawiają, że nawet prześladowcy się go boją. Ho-tae bije jednego z chłopaków z grupy i odprawia ich. Daje także Min-sun swój numer, żeby mogła zadzwonić, jeśli będą ją niepokoić. Po szkole Min-sun przegląda media społecznościowe Ho-tae, zachwycając się jego zdjęciami. Po tym, jak dowiaduje się, co dzisiaj się wydarzyło, nawet Inor wierzy, że Ho-tae ma uczucia do jego przyjaciółki. Gdy rozmawiałem o nim, jego imię pojawia się na telefonie Min-sun i spieszy się, by spotkać się z nim na zewnątrz. Kiedy zapytano, dlaczego zadzwonił, Ho-tae przyznaje, że ją lubi i chce zabrać ją na randkę. Min-sun nie wierzy mu na początku, nieprzyzwyczajona do męskiej uwagi, ale gdy Ho-tae pochyla się, by ją pocałować, jej marzenie staje się rzeczywistością. Min-sun zamyka oczy, czekając, ale pocałunek nigdy nie nadchodzi. Zamiast tego Ho-tae robi zdjęcie jej z najbardziej wrażliwej chwili i drwi z niej. Okazuje się wtedy, że nigdy jej nie lubił i był tylko miły dla żartu. Prześladowcy dołączają się do niego, śmiejąc się z Min-sun za to, że myślała, że miała szansę z kimś takim jak Ho-tae. Nie jest tylko złym człowiekiem, ale również socjopatą. Rządzi szkołą i wykorzystuje wpływy ojca, by terroryzować ludzi dla zabawy. Chce, żeby Min-sun przyjęła na siebie rolę jego niewolnicy. Musi przychodzić do niego, kiedy tylko on tego żąda, oraz może robić z nią, co mu się tylko podoba. Min-sun jest wciąż w szoku, ale wie, że jej życie zamieni się w piekło. Co więcej, okazuje się, że Min-ji również była częścią planu prześladowców, ponieważ była zastraszana. Scena przenosi nas miesiąc później. Min-sun wyłączyła telefon i od incydentu z prześladowcami nie wychodziła z domu. Cały dzień śpi, pogrążona w depresji. Jej jedynym towarzystwem jest wymyślony przyjaciel, który również ma dość widzenia jej w takim stanie. Pewnego dnia przedstawia jej koncepcję zemsty. Biedna dziewczyna nigdy nie myślała, że mogłaby stanąć do walki z prześladowcami, ale Inor motywują wystarczająco, by coś z tym zrobić. W następnej, montażowej sekwencji Min-sun całkowicie zmienia styl życia. Zarządza swoją dietą i ćwiczy, aby schudnąć. Nie tylko to, ale owija się również taśmą i dusi się przez godziny napędzana chęcią zemsty. Oprócz utraty wagi, koncentruje się na zmianie swojego nastawienia i zdobywania pewności poprzez różne kursy.
Dokładnie rok później Min-sun jest zupełnie już inną osobą. Jest szczuplejsza i najbardziej pewna siebie, jak kiedykolwiek. Ale nie może powstrzymać nerwowości, ponieważ nadszedł czas, aby w końcu stawić czoła swoim lękom. Pierwszą osobą, którą obiera, jest Yong-hae, najmniej ważny członek grupy prześladowców. Zaczyna od uderzenia go i udawania, że pomyliła go z kimś innym. Yong-hae od razu ulega jej charyzmie. Teraz gdy Min-sun jest konwencjonalnie atrakcyjna, flirtują przez chwilę, zanim wymieniają się numerami. On jest w siódmym niebie, podczas gdy Min-sun jest gotowa na kolejną część planu. Później tego Ho-tae zauważa, że Yong-hae często sprawdza telefon. Nie pozwala żadnemu ze swoich bliskich znajomych robić czegokolwiek bez wcześniejszego powiadomienia go. Nie pozwala im nawet być w związku bez jego zgody, ale znoszą jego wymagania, żeby utrzymać się w jego łaskach. Kiedy Ho-tae zauważy, że coś jest nie tak, żartobliwie grozi, że zabije jego dziewczynę, jeśli ma jakąś tajemnicę. Min-ji wciąż pracuje jako niewolnica dla grupy i kupuje dla nich rzeczy. Tym razem zapomina przynieść papierosy, co rozzłościło Momo. Ostatnia członkini jej grupy to Mina, najbardziej życzliwa z nich, która chce wybaczyć Min-ji. Ho-tae zauważa, że zawsze przerywa, gdy prześladuje innych, i ostrzega ją, żeby była ostrożna. Kiedy nie ma go w pobliżu, Yong-hae dzwoni do Min-sun i spotykają się ponownie. Min-sun jest zaskoczona, jak inaczej mówi do niej niż kiedyś. Zmiana zachowania złości ją, ponieważ przypomina sobie, jak nieszczęśliwa była z jego powodu jeszcze rok temu. Yong-hae mówi jej, że ją lubi, ale ona odrzuca jego uczucia, mówiąc, że potrzebuje miliona monów i nie może być rozpraszana. Następnego dnia Yong-hae sprzedaje swój telefon i konsolę do gier, aby zdobyć pieniądze dla niej. Min-sun jest zaskoczona, ale gest jeszcze bardziej ją złości. Mówi, że odda pieniądze po 10 latach, naśladując ich wcześniejsze słowa, kierowane w kierunku niej. Yong-hae wciąż nie rozumie aluzji i jest w szoku, gdy Min-sun rzuca mu te pieniądze i odchodzi. Szybko ją zatrzymuje, pytając, dlaczego go odrzuca. Min-sun szczerze twierdzi, że brzydzi się wszystkimi prześladowcami, a on jest jednym z tych znanych w szkole. Odpowiedzi mówi, że odejdzie z grupy i zmieni się, jeśli to sprawi, że go zaakceptuje. W następnej scenie Min-ji znowu ma kłopoty z grupą. Yong-hae podchodzi do nich, prosząc ją, żeby odeszła. Rozgniewany Ho-tae pyta, co on robi, i jest zaskoczony, gdy dowiaduje się, że chce odejść z grupy. W momencie, gdy sytuacja się zaostrza, Min-sun podchodzi do niego i wymyśla wymówkę, aby go uratować. Ho-tae natychmiast jest zaniepokojony jej obecnością. Jest szczególnie przyjazny wobec Min-sun i nawet prosi o numer telefonu. Momo nie jest zadowolona z tej interakcji, ponieważ jest zakochana w Ho-tae i są razem od miesiąca. Kiedy Ho-tae prosi Min-sun o numer telefonu, wchodzi między nich i odciąga ją. Nie podoba mu się, że miesza się w jego sprawę, ale Min-sun przytula go i sprawia, że zapomina o tym. Żartobliwie twierdzi, że jest w 10% zakochana w nim, żeby zmusić go do większego wysiłku, by całkowicie się w niej zakochał. Wieczorem Inor pyta Min-sun, czy wszystko jest w porządku. Zmiana jej nastawienia sprawiła, że stała się nieco bezduszna, co martwi Inora. Jednak Min-sun nie widzi problemu w tym, co robi, i cieszy się, że może wykorzystać Yong-hae dla własnych korzyści. Inor dostrzega, jak bardzo różni się od tej sprzed roku. Ich historia przechodzi w retrospekcję. Po wypróbowaniu kilku metod odchudzania, w tym metody taśmy, Min-sun wciąż nie osiągnęła postępów. Pewnego dnia Ho-tae odwiedza ją, zaniepokojony tym, że nie była w szkole przez ponad 2 miesiące. Odkrywa jej mały plan zemsty i wyśmiewa go. Sprawia, że uwierzyła, iż bycie szczuplejszą lub pewniejszą siebie nigdy nie zmieni tego, kim jest wewnątrz. Zawsze będzie ich workiem treningowym, przegranym, której nikt nie lubi. Wizyta ta wpędza Min-sun w kolejną spiralę depresji i kończy się nieszczęśliwie. Podczas jej pogrzebu wydarzy się cud i jej siostra Sae po raz pierwszy widzi Inora. Sae mieszka daleko i nigdy nie wiedziała, przez co przechodziła Min-sun. Po dowiedzeniu się o prześladowcach, postanawia pomścić śmierć swojej siostry. Dlatego pewna siebie osoba, która wróciła do szkoły, nie była Min-sun, lecz jej siostra Sae. Kilka dni później Sae spotyka się z Ho-tae. Mówi, że Yong-hae jest tylko przyjacielem. Nie próbuje go uwieść. Chce, żeby się pokłócili i wzajemnie zniszczyli, nie robiąc nic sama, żeby ich rozdzielić. Wymieniam numery telefonów i umawiam się na spotkanie. Sae następnie umawia się na randkę z Yong-hae, czekając, aż Ho-tae zadzwoni na jej telefon przed nim. Zabiera go do jego domu, a on próbuje pocałować podczas oglądania telewizji. Telefon dzwoni w odpowiednim momencie i Yong-hae widzi, że Ho-tae dzwoni. Sae odbiera i zgadza się spotkać z nim następnego dnia. Yong-hae jest oszołomiony, ale Sae szybko się broni, kłamiąc, że została zmuszona do podania mu numeru i nie chce się z nim spotkać. Yong-hae wierzy jej i staje się coraz bardziej wrogi wobec swojego byłego, najlepszego przyjaciela. Obiecuje pozbyć się Ho-tae za wszelką cenę,
co cieszy Sae. Wieczorem dzwoni do hotelu w Alei, gotowy uderzyć go kijem baseballowym. Jednak zaskakująco ktoś inny nokautuje go, zanim zdąży cokolwiek zrobić. Mija tydzień bez śladu Yang-Yae. Sae obawia się, że jej plan mógł się nie powieść po tak wielu staraniach. Wciąż musi mówić się z Hotem i jest strasznie zdenerwowana, biorąc pod uwagę ich historię. Momo dowiaduje się o tym w drugą rocznicę swojego związku z Hotem. Aby przeprosić za zapomnienie, Hotem daje złotą zapalniczkę jako prezent. Momo nadal nie jest kimś, kto łatwo wybacza. Zbiera kilku mężczyzn i idzie nauczyć Sae lekcji za uwodzenie jej chłopaka. Interakcja zostaje przerwana, gdy Sae razi prądem i powala Momo, a dziwnie, mężczyźni nic z tym nie robią. Zostawia prześladowczynię z ostatecznym ostrzeżeniem, prosząc ją, żeby już nigdy nie niepokoiła. Podobnie Mina, która jest miła w grupie. Osobiście, Sae pozwala jej odejść, ponieważ nigdy tak naprawdę nie była dla niej złośliwa. Teraz pozostała tylko jedna osoba do załatwienia, Hotae. W następnej scenie widzimy walkę między Hotaem i Norem i Sae. Wzajemnie się ranią, prowadząc do śmierci wszystkich. Nagle scena zmienia się na szpital psychiatryczny. Inor jest lekarzem, który leczy Sae z jej zaburzeniami osobowości wielorakiej. W dziwnym zwrocie akcji okazuje się, że Hotae i prześladowcy nigdy nie istnieli. Byli osobowościami wywodzącymi się z samej Sae. Rok temu jej zaburzenie nasiliło się i przekształciła się w agresywną osobowość, którą przybrała jako Hotae. Nie mogąc stłumić tej osobowości, zabiła swoją siostrę Min-Sun. W końcu zdała sobie sprawę z tego, co zrobiła i ogarnęła im ogromne poczucie winy. Aby uniknąć odpowiedzialności, wymyśliła całą historię o prześladowaniu Min-Sun, aby sama mogła być bohaterką swojej powieści, a nie morderczynią, która zabiła własną siostrę. Przez cały ten czas myślała, że Inor był jej wymyślonym przyjacielem, ponieważ przerywał jej świat marzeń, ale w rzeczywistości był jej lekarzem. W prawdziwym życiu ujawnia, że udało mu się pozbyć wszystkich osobowości Sae, z wyjątkiem Hotae. Jeśli nie udaje się go usunąć z głowy, zostanie uwięziona na zawsze. Kilka dni po poinformowaniu Sae o tym, osobowość Hotae całkowicie znika. Inor myśli, że leczenie się powiodło, a Sae dostaje krótki wyrok więzienia, biorąc pod uwagę jej chorobę. W ostatniej scenie Sae wychodzi z więzienia i rozmawia z Inorem o życiu. Pokazuje mu zapalniczkę, podobną do tej, którą Hotae dał Momo, kiedy się ostatni raz spotkali. Inor patrzy na nią w szoku, zdając sobie sprawę, że morderca w Sae wciąż jest obecny, gdzieś w jej wnętrzu. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.